Cześć, witam serdecznie. Matej z tej strony. Słuchajcie, dzięki uprzejmości firmy Kaktus24.pl trafiły do mnie takie oto zegareczki. Ostatnio bardzo często nazywane kosami. Generalnie tak, chciałbym Wam pokazać uprzejmie, ponieważ bardzo często można spotkać, mimo tego, że ten temat był już naprawdę wielokrotnie poruszany przez wiele osób, natomiast chyba nikt jeszcze nie miał takiej okazji, aby dokonać tego porównania tutaj u nas w Polsce. Ja mam taką okazję dzisiaj właśnie i tą moimi refleksjami chciałem się z Wami podzielić. Mianowicie zobaczcie. Często te zegarki są wybierane. Może nie mówię tutaj konkretnie o tych zestawach kolorystycznych, ponieważ to one muszą trafić w odpowiedni gust tutaj klienta. Myślę, że są również inne ciekawe wersję tych zegarków. Chociaż przyznać muszę, że ten zegarek jest to model, od którego ja zaczynałem swoją przygodę z zegarkami Casio G-Shock. On na początku, było to naprawdę parę ładnych lat temu, powalił mnie na kolana, byłem nim zachwycony i również od tego zegarka zaczynałem swoją przygodę. Natomiast to, co chciałbym Wam pokazać, to pokazać Wam, jak różni się czytelność w tych modelach. To jest akurat model GA110GB, tutaj po lewej stronie, natomiast ten model po prawej stronie jest to model GA110GD. Dokładnie GD9ADR tu widzicie, a tutaj GB-1ADR. I teraz zwróćcie uwagę, co widać? No, na tym zegarku po lewej stronie w tej chwili w zasadzie nie widać nic. Ja o tym już wcześniej wspominałem, ale zostały wypuszczone jakiś czas po premierze tego modelu, zostały wypuszczone zegarki Baby G, które bardzo nawiązują do kształtu, w ogóle wyglądu tego zegarka. Są to w ogóle zegarki, które stanowią taką pomniejszoną ich kopię, co bardzo mi się podoba. Na damskim nadgarstku naprawdę fantastycznie te zegarki wyglądają, te Baby G. Natomiast tam Casio zrobiło fajny wybieg. Mianowicie zwróćcie uwagę, tutaj w tym zegarku w zasadzie nic nie widać na wyświetlaczach, tak to powiem, akurat pod tym kątem, bo wszystko zmienia się, kiedy będzie padało na to, na wyświetlacz tutaj, na tarczę, odpowiednie światło. Natomiast no, zakładamy, że jest, powiedzmy, pochmurny dzień i normalnie nosimy zegarek, więc tutaj mamy oczywiście możliwość ustawienia sobie na wyświetlaczu godziny albo daty. Natomiast zwróćcie uwagę, na tych wskazówkach no, nie za dużo widać. No niestety. Natomiast jeżeli chodzi o ten Baby G, to z tego co pamiętam, to wskazówki były troszeczkę inaczej zaznaczone kolorystycznie, dzięki tym wskazówkom można było lepiej i łatwiej odczytać godzinę. Natomiast zobaczcie, jaka jest kolosalna różnica w tym modelu z pozytywowym wyświetlaczem. No tu w zasadzie widać wszystko na wyświetlaczach. Widać nawet lepiej godzinę, jeżeli chcielibyśmy posługiwać się wskazówkami. A to z tego względu, że cały środek jest tutaj jasny. Jednak ta czerń ze złotem no, prezentuje się naprawdę fajnie i ten zegarek może się podobać. Natomiast tak wygląda różnica czytelności. Zobaczcie, oczywiście odpowiednie światło, odpowiedni kąt. Wtedy tutaj na tym modelu GA110GB widać naprawdę sporo. Natomiast no, nie oszukujmy się, trzeba mieć naprawdę dobry wzrok, żeby bez problemu tą godzinkę odczytać. Pomyślałem, że fajnie będzie Wam przedstawić te różnice, jak wygląda czytelność w tym modelu GA110, jeżeli chodzi o wyświetlacz negatywowy z tutaj wyświetlaczem pozytywowym, więc tak to wygląda. Bardzo często również pytacie w internecie o podświetlenia. No, podświetlenia w tych zegarkach są nie najlepszej niestety jakości. Zaraz spróbuję Wam to zademonstrować. Zobaczcie. Tu w zasadzie przy tym podświetleniu, no tutaj na dole delikatnie jest widoczne jakieś tam cyferki, natomiast górny wyświetlacz w zasadzie nie jest czytelny w ogóle. Zobaczymy, jak to wygląda w tym modelu 110GD-9. No to wygląda podobnie, natomiast sam fakt, że wyświetlacz jest pozytywowy, powoduje, że komfort odczytu jest po prostu dużo wyższy, na dużo wyższym poziomie. Jeszcze może, korzystając z okazji, pokażę Wam, jak prezentują się te zegarki na moim nadgarstku. Przypomnijmy, około 18,5 cm. Zobaczmy. No i widzicie, teraz jest to no, naturalny jakby sposób, bez sztucznego światła. Jest popołudnie, w zasadzie no, taki, nazwijmy to, młody wieczór. No, na wyświetlaczach w zasadzie nie widać nic. Złośliwi twierdzą, że należy tutaj ze sobą nosić komórkę, z której moglibyśmy dokonać odczytu godziny. Zobaczmy teraz, jak będzie wyglądał model GA110GD-9.
Nie mówię tutaj o samych kolorach, bo wiadomo, że każdy ma jakieś swoje upodobania. I fajne jest to, że mamy mnogość kolorów, możliwości tutaj zestawień kolorystycznych, dzięki czemu możemy zdecydować się na odpowiedni dla nas zegarek w odpowiednim kolorze. Natomiast ja tutaj chciałem skupić się głównie na kwestii czytelności. Zobaczcie, no jest niesamowita różnica, jeżeli chodzi o czytelność w tych wyświetlaczy. Myślę tyle. Fajnie, że miałem taką okazję. W zasadzie nie często zdarza się, żeby dwa zegarki z tej samej serii, może te same jakby modele, bo to jest model GA110, to jest 110. Tak wyglądają różnice odczytu godziny. Wyświetlacz negatywowy, wyświetlacz pozytywowy. Nic, dziękuję Wam pięknie, pozdrawiam Was serdecznie i do następnego filmu.